Bibliotece Polskiej w Paryżu została zaprezentowana książka pod tytułem Czarna Księga Putina. Książka, którą dzisiaj omawialiśmy, o której dyskutowaliśmy wspólnie z autorami, przede wszystkim ze Stefanem Courtois, jest o tyle cenna, że pokazuje sytuację, która ma miejsce w Rosji, wyjaśnia, skąd się wzięła ta sytuacja i pokazuje tak naprawdę, kim jest Władimir Putin. Czyli trzeba przyznać, że książka została napisana przez 11 autorów i są wśród nich najlepsi francuscy znawcy zarówno Rosji, jak i systemu komunistycznego. To są ludzie, którzy od wielu lat badają to, co się dzieje w Rosji, piszą na bieżąco na ten temat, więc myślę, że książka ta ma rzeczywiście spore szanse, żeby wpłynąć, a w każdym razie będzie to głos we Francji usłyszany. Z tego względu przede wszystkim, że są to osoby znane, które wielokrotnie zabierały głos na łamach mediów francuskich. Ważną rzeczą jest próba wyjaśnienia Francuzom, kim naprawdę jest Władimir Putin, ponieważ trzeba powiedzieć, że nasza klasa polityczna, a nawet na wysokim szczeblu naszego prezydenta, są ludzie, którzy najwyraźniej nie do końca rozumieją, z jakiego typu człowiekiem mają do czynienia. Książkę można kupić w księgarniach na terenie Francji i na stronie Amazon.